Lękam przed tobą, uniżony. Ty jesteś Aloy? Mówią, żeś poszukującą z prawem opuszczenia Świętej Ziemi. Tak, by wytropić zabójców, którzy napadli na próbę. Nie mógłbym porzucić opieki Wszechmatki, ale mam siostrę taką jak ty, nieustraszoną. Poszła na północ szukać Karża imieniem Zaid, dowódcy podczas krwawych łowów. Jest niebezpieczny. Strasznie się o nią boję. Podczas łowów byłam w obręczy. Jak było tutaj? 10 lat. Karża atakowali znienacka. Diabły takie jak Zaid zabijały zarówno wojowników, jak i cywili. Skończyło się, gdy szalony król umarł. Według Matron jego syn pragnie pokoju. Ale to za mało dla Nakoi. Mogłeś pójść z nią. Zostawić świętą ziemię i wypaść z wiecznej pamięci Wszechmatki? Nie! Błagałem, by została i uniknęła tego losu. Ponoć nie dba o to. Sam nie wiem. Naprawdę będzie potępiona za pomszczenie ojca? To jest straszne. Matrony naprawdę pozwoliły na Koi iść? Nie. Odmówiły. Ale nie ustała w swej pogoni za Zaidem. On zabił naszego ojca podczas łowów. Nakoa była przy tym. Była zmuszona to oglądać w ukryciu. To straszne. Będę o niej pamiętać. Błogosławieństwa. Wiem, że matrony nie wpuszczą jej do świętej ziemi, ale muszę wiedzieć, że żyje. Na pewno mijała koronę matki. Ciotka Solaj tam mieszka. Pewnie rozmawiały. Może ona coś wie. Matko, usłysz mój głos. Klękam przed tobą uniżony. O, przydatne. Zdominowania tej kaszy.
świetnie. Mnóstwo maszyn. Wszystkie kontrolowane przez zabójców. Nora zdołali zniszczyć skaziciela. Może dowódczyni coś zostawiła. Jakąś wskazówkę co do tego, dokąd poszła. Wysłali stado maszyn w dół zbocza. Co za widok. Tak jak powiedział Varl, kolejna masakra. Najpierw zabójcy użyli go, by wysłać do walki inne maszyny. Polegli, ranni, już zabrani. Nie ma wojowników i uzdrowicieli? Tylko ja. Co się stało? Jesteś ranny. Nie pytaj. Tam jest szaleństwo. Sona wysłała mnie, bym zdał raport. Teraz na nic się nie zdam. Varl powiedział, że Sona tropiła zabójców. Znalazła ich? Szliśmy ich tropem, ale bez przerwy wysyłali na nas te swoje skażone maszyny. Rany zaczęły mnie spowalniać, więc dowódczyni mnie odesłała, żeby inni wiedzieli, że nie dała za wygraną. Więc byłeś tu, kiedy oddział wpadł w zasadzkę? Tak jest. Myślałem, że nie ma nic gorszego od próby, ale się myliłem. Dowódczyni spóźniała się, zbierała tylną straż. Wojownicy na czele, żądni zemsty, wpadli w pułapkę. Straciliśmy wielu ludzi. Gdyby Sona nam nie pomogła, nikt by nie przeżył. Ruszyłam, by odnaleźć Sonę. Wiesz, gdzie teraz jest? Wiem tylko, gdzie się rozstaliśmy. Przy metalowej wieży, na południowy wschód od ruin Diablego Pragnienia. Szukaj wzniesienia za nią z samotnym głazem. Ja ruszę do obręczy i opowiem Varlowi, co się stało. Niech Wszechmatka da ci siłę. Przyda się, skoroś sama.
Potrzebujemy z nim jeszcze dosłownie chwilkę. Chcemy trochę powspominać. Niedługo. Niedługo. Dobre rzeczy przychodzą do cierpliwych. Miałam nadzieję, że mnie nie zauważy. Teraz one polują na mnie. Utknąłem tu! Jest tam kto? Ktokolwiek! Proszę! Pomocy! Utknąłem tu! Ktoś tam jest? Dzięki Wszechmatce. Myślałem, że już nie wyjdę. Co się stało? Gang wyrzutków, to się stało. Wpadli tu, skradli śniwierzbę i zostawili. Dlaczego mieliby ukraść śniwierzbę? Ponieważ to wyjątkowo drogie ziele, oczywiście. Żałośni złodzieje. Wzięli tylko to? Nie. Pamiętajmy słowa. Mają układ z obcymi. Potrzebują okruchów i zabiją za nie. Jakiś gang wyrzutków? Tak, gang. Rozwalili drzwi. Nie miałem szans. Wzięli śniwierzbę i zostawili mnie na śmierć. Powiedz, którędy poszli. Myślę, że w góry. Może ich jeszcze złapiesz. Cokolwiek zrobisz, niech ich wygląd cię nie zmyli. Zabiją cię bez mrugnięcia okiem. Muszę złapać oddech. Tak, mógłbyś przestać gadać. Musieli zostawić ślady. Wykorzystam fokus. Śniwierzby. Mają kłopoty.
dzięki wszechmocce! Ależ mam szczęście. Dziękujemy ci, jeśli wdzięczność wyrzutków coś dla ciebie znaczy. Znaczy. Ocaliłaś nas i chcesz jeszcze rozmawiać? Matrony wygnały mnie po urodzeniu. Prawa Nora niewiele dla mnie znaczą. Pamiętam, to ty nigdy nie miałaś matki. Nie jesteś już wyrzutkiem? Nie, poszukującą. Szukam śniwierzby. To może być kłopot. Jakie przestępstwa popełniliście? Pobiłem tego, co zabrał zdobycz. To był mój błąd. Inni łamali nasze zwyczaje albo zapuszczali się w świat metalu. Nie ma tu morderców, jeśli o to ci chodzi. Podobno pobiłeś Jana. Chłopak nawet nie wiedział, co się dzieje. To tchórz. Nic mu się nie stało, ale może tego nie zauważył. Jakie przestępstwa pobiłem tego i... Czemu wzięliście śniwierzbę? Ponieważ mamy rannych. Nie jesteśmy złodziejami. Z tym plemieniem stało się coś strasznego. Wojownicy nie zapewniają ochrony. Maszyny są wściekłe, a bandyci grasują po naszej świętej ziemi. Jak sądzisz, czemu porzuciliśmy zwyczaja i łączymy się w grupy? Nie mieliśmy żadnego wyboru. Mimo to nie kradliśmy. Mieliśmy zamiar zapłacić Janowi później. Ale on z nami nie rozmawia. Inni też chcą śniwierzby. Nie możesz jej wziąć. Prosisz czy żądasz? Mówię. Jak do człowieka. Rozumiem. Może nie potrzebujemy więcej. Po wszystkim, co zaszło, baliśmy się. I wzięliśmy wszystko. Proszę. Zatrzymam część, ale reszta... Niech trafi do potrzebujących. Dopilnuję tego. Tymczasem pilnujcie się i bądźcie czujni. Ten wierzchowiec nie wejdzie po takiej stromiźnie. Oto śniwierzba. Zaniesie ją Fii na wzniesienie matki. Ranni wojownicy bardzo jej potrzebują. Pewnie.
No ale co się stało z wyrzutkami? Zapłacili w końcu za swe zbrodnie? Zbieranie się razem, rozmowy ze sobą i z nami. Nie miałaś dla nich litości? Nie wiesz, kim jestem, prawda? A co? Wychowałam się jako wyrzutek w górach nad sercem matki. Przeklęta sierota. Jakbym wiedział, słowa bym z tobą nie zamienił. A jednak to ta sierota cię uwolniła i odzyskałaś niewierzbę dla plemienia. Nie powinieneś tak łatwo osądzać ludzi. Niepotrzebni mi ludzie! Moje gratulacje, Jan. Właśnie siebie wygnałeś. Dosyć tego. Masz przekazać Fiś niewierzbę. Albo tu wrócę. W dzieciństwie było to prostsze. Widział mnie. Nie boję się ścieżka zabijania. Szlak. Patrz tam, ona biegnie górą. To cię rozwali.